Komentarz Bud, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj spędzamy popołudnie, tak naprawdę późne popołudnie na polowaniu. Udało się trochę czasu wolnego zagospodarować, więc wybraliśmy się na ambony, na dobrze Pan znane pole lucerny. No tak naprawdę zobaczymy, czy coś nam w ogóle wyjdzie. Dzisiaj mamy ładną pogodę, 25 stopni. Będziemy czekać do zmierzchu. Sezon na lisy już się jakiś czas temu zaczął, więc ja zacznę z powrotem uczyć się wabić. Była 3-miesięczna przerwa i zobaczymy, czy coś na to będzie reagować. Dochodzi 21, siedzimy już 2 godzinki. Póki co to widzieliśmy tylko tego zająca, to już go widzieliście w poprzednim odcinku. Bardzo fotogeniczny, chodzi przy ambonie, można go świetnie nagrywać, ale już tyle razy go nagrywaliśmy, że odpuściliśmy. No i teraz po 2 godzinach widzimy brązową plamę, tak około 300-350 metrów od nas. Jest to sarna, prawdopodobnie koza. No i czekamy dalej do zmierzchu. Słońce zachodzi, można by było jeszcze trochę posiedzieć, bo jeszcze widać jednak 0,8, taki wiatr, a ja dodatkowo mam zawalone gardło przez klimatyzację, po prostu mnie to złożyło trochę i nie chcę tego doziębić, więc schodzimy rano, jak nie będzie wiało, to pójdziemy dalej w łowisko. Mamy godzinę 4. Trochę zaspałem, budzik miałem na 3 i go wyłączyłem, mówię jeszcze 5 minut i minęło 40, ale wstaliśmy, jesteśmy już w łowisku, inny sektor, idziemy zobaczyć za jeleniami. Dobrze, że nie wstaliśmy wcześniej, bo zwierzyna dopiero zaczęła się ruszać. Mamy jelenie, wyszliśmy na łąkę. Może uda się wybrać łańkę oczną, zeszłoroczną. Zaobserwujemy morze śniadania.
Żadnej strzałowej szczuki. Zeszły, a na łące są jeszcze dwie zarny. Musieliśmy poczekać, żeby i zmożyć jeleni, które mogłyby zmożyć zarny. Idziemy się im przyjrzeć za chwilę. No i co? Liczę jeszcze na to, że już wczoraj wieczorem w nocy widziałem tutaj chyba 6 jeleni. Może będzie też zmożyć. Chciałem się przejść drogą przy lesie, na tych łąkach. I naszliśmy na dwie sarny, jeden koziołek. Słaby szpicer i koza. Tutaj na 100 metrach mamy koziołka jeszcze w sypule, młody kozioł. No to tam mamy kozę i przed chwilą z nią był kozioł. Wysoki, mocny, niestety nie, przez to mógłby nie można było obejrzeć, co dokładnie ma na tej głowie. Dashboard, witam Was na kolejnym wyjściu w łowisko. Pogoda nam dopisuje, jest słoneczko. Powiem Wam, że chciałem iść w koszuli na polowanie, jednak cieszę się, że w samochodzie miałem kamizelkę, bo wiatr robi swoje. Niby ciepło, ale ten wiatr jednak przeszywający. Idziemy sobie w stronę Ambony, w stronę tamtego lasu, żebyśmy fajnie mieli widok na okolice. No i cóż, zapraszam. Jesteśmy.
nasz wóz, kolejne wyjście, znowu w to samo miejsce. Dzisiaj trochę chłodniej, pada. Do tego słychać burzę w tle. Liczymy na to, że w takiej pogodzie dziki trochę szybciej wyjdą, bo są ślady, że tutaj bytują. No i cóż, jak nie, to poczekamy do zmroku. Jesteśmy już na Ambonie, przestało padać. No póki co niebo pochmurne, my czekamy, może coś wyjdzie. Oprócz żurawia. A, to jest takie błotko i widać przez lornetkę, że tam jest poryte. Nie wiem, czy to w kamerze zobaczycie, ale tam z brzegu jest poryte. Więc dziki tu na pewno bytują. Tylko czy będą skłonne wyjść. Słuchajcie, mamy pierwsze dziki, dwa, i idą w naszą stronę. Podejdą, zobaczymy co to jest, ocenimy, jeżeli zobaczymy pędzel, albo zobaczymy, że nie są to strzałowe, nie ma warchlaków, są to strzałowe dziki, to się zdecydujemy. A, i pada, zaczęło padać i wyszły. Są cztery dziki, pierwsze dwie to prawdopodobnie lochy, bo idą za nimi pasiaki, ale te dwa z tyłu są dużo mniejsze i to na nich się skupimy i zobaczymy, czy się nadają do polowania, do strzału. Dziki są 130 metrów od nas. Widać, że te dwa mniejsze to są z tyłu. To są przelatki, że nawet nie podchodzą za blisko do tych loch. Więc pewnie się boją, bo są warchlaki obok. Nie wiadomo, jakby te lochy zareagowały. Czekamy cały czas. Powoli idą w naszą stronę. Te dziki, lochy z tymi warchlakami, przelatki się na chwilę schowały. Potem te dwa przelatki, raczej te same, wyszły 50 metrów dalej, teraz są za daleko na strzał. Ale wychodzi właśnie dzik i to wyszła locha bardzo blisko raczej. Trzeci dzik, duży, raczej to będzie ta locha z tymi warchlakami. A my czekamy, aż te z tyłu podejdą. Widzisz? Locha ma wyciągnięte wymiona. Jedna i druga oraz są ciapaki. Za to te przelatki idą z tyłu powoli.
Spokojnie. Jest. Mam swojego drugiego dzika i pierwszego za dnia. I powiem wam, nabój dzisiaj spadł na podłogę przy załadunku, więc może to prawda, że nie chce wrócić jak spadnie. No dziczek przelatek, widać jeszcze troszkę rudy jest. Zaraz sprawdzimy, ale to już widzę, że samczyk. Nażarty, ale samczyk. Pędzel jest. No co, to teraz trzeba go uhonorować. No i cóż, dzik strzelony. Jestem bardzo szczęśliwy. Też chcieliście, żebym w biały dzień strzelił dzika, więc macie na życzenie, że tak powiem. Nie, ja tak naprawdę sporo się za nim nachodziłem, bo wy wszystkiego nie widzicie. Dzik pójdzie jako dzik sanitarny, więc musimy go wziąć do chłodni i tam wszystkie czynności z nim zrobić. Dzika wezmę na użytek własny. Tak, przestało padać. Najwidoczniej to prawda. Po pierwsze to, co mówią o amunicji, że jak spada, to nie chce wrócić, a po drugie, że jak popada, to zwierzyna po długiej suszy zwierzyna chce, no szybciej po prostu wychodzi. Było widać, że jedzą już pszenicę, więc prawdopodobnie w pszenicy pokazało się mleczko, bo na niej po prostu żerowały. Mieliśmy też sporo szczęścia, bo mówię, przeszły aż
tam spod lasu, spod górki, szły sobie drogą, trochę znikły nam w rzepaku. No, spory kawałek do nas pokonały, ale my jesteśmy z tego faktu zadowoleni. No cóż, ja go za chwilę wypiszę, w odstrzale załaduję i jedziemy do chłodni. Daszbur. Daszbur. Ja się z wami żegnam, Daszbur, i do zobaczenia. O, tutaj też gratulacje od swojego najlepszego kamerzysty. Dostaję. Mi żegnam, Daszbur, do zobaczenia. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, do komentowania. Staram się czytać wszystkie wasze komentarze. Pisać do was, odpisywać wam na Facebooku. Miło dostawać od was tak fajny, pozytywny odzew. Daszbur.